zmieniony kapitan Vlady. Dzisiaj sobie gramy w TTT. Oczywiście teraz przedstawiłem wam załogę specjalną. Ze mną jest Plaga, Paweł, Admiros, Hadesia, Karolka oraz Chaken i Skynex, którzy się nadal dołączają do serweru. I dzisiaj sobie pobawimy się troszeczkę. Nadal widzimy pogroźnego Hadesiaka chudego, który próbuje coś wykombinować. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Hello, siemanko. A, to już było to. A, no cóż. A, no trochę się spóźniłem, no. No, trochę. Trochę się spóźniłeś, co nie? No ale cóż, może jeszcze coś z ciebie wyrośnie. Karolka, jesteś? W ogóle cię nie słyszę. Al Caponem. Halo, Karolka. Nie podchodź. O. Ja tutaj tylko przyszedłem po strzelbę. Karolka ma zywy. Aha. O, Paweł. O, panie, ładnie. Dawaj, zabawko, zabij go! Bardzo ważna, zabawko, zabij go! Po śmierci nie podpowiadamy i nie mówimy, kto go zabił i tak dalej. Tak, tak, znamy tą zasadę, po śmierci krzyczymy. Tu mamy broń. Zabij mnie ten i ten. Nie, tak się nie mówimy. Zabawki tak się nie zachowują. Musimy się w tym wszystkim szanować, dobrze? Szanujmy się. A wy już zaczynacie nagrywać, czy co? Nie, nie, wcale nie. To już jest nagranie, witaj. No cześć, Karolka. Cześć. Mam takie jakby wyzwanie, zacznijcie wszyscy mówić w tym samym tempie. Czemu strzelacie się w siebie? W tym samym tempie? Okay, nie, tak nie róbmy, bo to głupi pomysł. Nie, to głupi pomysł. Mi się wydaje. Właśnie. Ja nie poznam wtedy, że Paweł to Paweł. Admiros, czemu jesteś ranny? Że Karolka to Vlady. Bo strzeliłem beczkę, tu stała beczka. Czemu strzeliłeś beczkę? Robicie to idealnie. O, kto rzucił? Ja to w ogóle latam po łapie, jeszcze nikogo nie spotkałem. Co to za bęgi? No, a widzisz? Jesteśmy mówisz, że panem, łatwo. Chudym i panem pisem. Jestem szeryfem tego miasta. Panem i szeryfem. A jesteś psem? Fajne przejście. Nie, to się dzieje. O, kolejny pisem. Paweł może być moim psem. Karolka jest i Paweł. Paweł, chcesz być psem? Paweł, co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Paweł, nic. Paweł, żeby karmił dwa razy dziennie. Ej, patrzcie, Vlady znowu tutaj kombinuje i oskarża ludzi. Paweł, czy proszę, chciałbyś ich zostawić? Vlady się odzywa, to znaczy, że nie no, jest winny. Właśnie. Aha, Paweł, jak ja się odzywa, to znaczy, że jestem niewinny. Paweł, słuchaj, zatrudnię cię jako psa, szeryfa. Tak. Ale jest widzisz szeryfa. Tam ten pokój? No. Tam jest twoja ofiara. Ło, goń go. Admiros, wejdź sam do pokoju. Nie, no poważnie, ja tam? To się zgubiłem, nie? No tam, do tego otwartego. Paweł, gryź go. Dobra, nie! Żartowałem! Ej, zamknął nas, spoczenie. No tak, to wyglądało, wygnajcie, przykro mi. A nie jesteś mordercą? Dobra, jak coś cały czas mówię. Też mówię, no, mówię. Ale gdyby coś się stało, to wiecie mówię, co. A, to nie mówię, mówię. Cały czas mówisz. Cały czas mówię, ja też mówię. Ja jeszcze żyję. Nie celuj w nas. Żyję jeszcze. Ja to w ogóle was nie mogę ten znaleźć, nie? Dzięki. Tyle się wyglądało. Nie, się boję, nie, ja wychodzę. Ła! Jezus! Nie, coś stało. Admirosie! Wiem, że tam jesteś. Ej, dlaczego, co kto to zrobił? Panie Paweł, czemu pan Paweł? Halo! Pan Paweł nie może mówić, bo on nie żyje. Paweł nie żyje, nic bardziej mylnego. To jeszcze żyje. No, Paweł Tadeuszu, żyje. Tam jest ktoś, kto nas strzela. Ja wiem, że wy jesteście dwoma traitorami. Ty jesteś Vlady. Aha, okej. Vlady. Jesteś kolega Vlady. Super Vlady. Jesteś piesio Vlady. No rozumiem. Nie rozumiem. No spoko. Jesteś pieskiem, to tak jest normalne. Tak, zdarzają właśnie. No, zdarzają się, ja o tym wiem. To się zdarza. Dobra, pieskiem. Dobra, Hadesiak. No ogólnie sprawa smutna jest, a nie? Bo niestety ja nie żyję. Tak. Wow. Zabił cię? No. Tak, zabił mnie. Co? Admirosie, jak mogłeś? Ale on potrafił kłamać. Admirosie, mogłeś. Ej, przyszyłem. A się przypadkiem nie umarli, nie powinni milczeć? Aha. Właśnie tak, coś czuję, że tak powinni właśnie. Ja na przykład nie umarłem, ej, a nie milczałem. Wow. O. Jakie ej, Hadesia, jak mam na imię? Kubacy mnie szukali. A ile zdrajców w ogóle? Dwóch? Ale nie. Chaken dołączył. Wiesz co, Vlady, bo chyba ja i tak widzę ciebie. Tak mi się wydaje, wiesz? No. Że takim, jakim jesteś. Bo jestem ciekaw, czy jest coś takiego, że ja... Kurde, jak te zmiany serwera, trzeba to ogarnąć. Znaczy, restarty bardziej. Spoko.
Ale porobieni zostaliście przez. No, porobieni zostaliście. No, trochę tak, ja chciałem was okrążyć, a mi nie wyszło. Wow, ale dźwięcznęło, nie? Dźwięcznie. Ale nawet nie słyszeliście, jak Karolka umarła, nie? Kurde. No, nie. No właśnie, bo zrobiliśmy to bardzo po cichutku. Taka kosa w plecy. No, ale tak było. Cichutko. Ale to było, że ten. Karolka się odwracała już, nie? Kiedy miałem nóż w łapie, tak. O nie. Aha. No, tak. Po prostu zabiłeś. I dokładnie i wtedy pion, tak. Bandyto. I zabił. Tak było. Dobra, tak było. Kwestia jest taka, co się dzieje. Czemu jest... O, już wiem, czemu jest. Co się stało? Nie, czekamy, jak się będzie start rundy. Rozgoście się tutaj, wszędzie, co nie. Kto mi pomoże wydostać się? W ogóle mam fajne różowe drzewka. O, nie. O, co robisz? Jest i Paweł Pieseł. Wielkie Pieseł. Gdzie jest? Paweł, zmień się skina, nie. Ale ja nie jest, ale ja mam skina Pieseła bez sombrero, gdzie więc jest okej. Okay. No co z tego? Nikogo to nie obchodzi. Jak to nikogo to nie obchodzi? Dlaczego? Proszę się nie kłócić, Pieseły. Poza Pieseły się nam pogryzły. Dlaczego? Co się dzieje? Nie, dobra, zamykam te drzwi. Dobrze, ja uważam, że Admiros jest niewinny, więc chcę się chełbić. Chcę przekonać, dlatego go zastrzelę, okej. Okay. Nie, Admirosie. To jest jakiś pomysł. Całym szacunkiem, nie. Mam dziwne wrażenie, że mówiąc takie rzeczy, po prostu chcesz mnie zabić. Karolka jakoś właśnie, mi się zachowuje. Właśnie, może się przykumać do ciebie. Ja już wiem, kto jest traitorem. Ja widziałem, kto jest traitorem, bo postawił działko. To. Kadesiak? Też to nie ja. To ty jesteś zdrajcą? Zdrajca. Nie jestem. Kadesiak, zdrajcą. Jak mogłeś tak zrobić? Co ty jesteś zdrajcą? Bardzo nieładnie. Nie jestem. A może Paweł jest zdrajcą? Nie, patrzcie, postawił działko, strzela we mnie. Paweł, jesteś zdrajcą? No tutaj. Może ty jesteś zdrajcą? Uważajcie, działko tam to jest. Może. Kadesiak, jak mogłeś? Ty złoczyńco. Kurde. Co to za ten? Nie wiem, kto jest, to jest. No to, Kadesiak zabija. Jak to przejść? Tak, Kadesiak, jesteś zły, no. Dobra, padło. Ja wiem, kto to postawił. Czekaj, no, zaraz go tutaj posprzątam. Tak? Kto to był? Gdzie jest ten? Ja mu zaraz pokażę. Nie, Paweł sam postawił. Brady, ja nie chcę ci nic mówić. To? Ale Brady, twoje sombrero cię zdradza. Ożeż ty, widzimy! No, niewiarygodnie. No, czekaj chwilę, stop. Nie ma! Zabij go! Jak to ten kurczę? Masz kołnierz na tym chudym. Coś słyszałem, co mogło się nie udać. Ale sombrero miałeś takie wbite w brzuch właśnie prawie, że... Chyba trzeba to dopracować, bo sobie to niestety radę, tak nie działa. Tak? Ale działa. Ja nic nie zrobiłem, bo ja... Ale powiem ci, że zadziałało przynajmniej w innym sensie. Nie czaję, o co chodzi. Ale ja wiedziałem, że ty jesteś mordercą w sumie. No trzeba profilaktycznie zabić Bradiego i tyle, no. Domyśliłem się. No bo cię zabiłem. Podniosłem go. Chudy! Chudy, ale to nie jestem ja. Ale to jest chudy. Chudy. No nie znasz chudego chudego. Dobra, zaczynamy kolejną emocjonującą rundkę w siecie zdrajców i złodziei. Kto tym razem będzie przebiegłym zdrajcą? Kto nim będzie? Ja chcę być, ja chcę być. Ja też chcę, ja zabiję was wszystkich. A ja nie chcę być. Posprzątam tutaj po was. Ja będę dobrym złodziejem. Wyrżnę w trzpień. Jak się poddam, to będziecie wiedzieć. O, to ty rzeczywiście. O, mam M16, mega. O, ja mega? Nie mam nic, ja mam crowbar, a nie też mam M16. Czemu mam M16? Ja mam pistolet. Fajnie. Pistolet. Cieszę się. O! Aś mnie wystraszył, ja pierdzielę. Dobra, zaczynamy jak zwykle polowanie tak na groźnych nie bój ustępców. Się. Panie Pawle, wydaje się pan bardzo niegrzany. Nieprawda. Kadesiak detektywem. Ej, Karolka, panie mnie, bo pan Paweł chce mnie tu zabić. Zobacz, co nie. Zobacz, no widzę właśnie. Wygląda... Panie Paweł, czemu wyglądasz, że jesteś taki podejrzany? Co? Jestem pieskiem po prostu, tak ty. Dobra. Tak zauważyłeś, patrzę tak sobie. W górę strasznie, ale to jest detektyw, co nie? Jako detektyw? Panie Pawle, chodź detektyw. Za mną, zobaczymy, czy jesteś zdetektyw. No chodźmy. Do maszyny sprawdzającej, szybko! No. Chodź. Moja proszę, do góry. Chodź do komory. Chodź do komory, wejdź. Co to jest? Tam są jakieś komory? To jest komora sprawdzająca. Tak, okay. Są komory sprawdzające. Chodź, dobra, cofnijmy się, idziemy sprawdzić, czy jest ale śmiesz. To ja nawet nie wiedział. A, trzymaj. Zobaczmy, czyli... Chciałbym zrobić test, czy wszyscy żyją. Ja żyję. Martwi się odezwą. Nie jestem pewien, czy to nie muszą być wszyscy. Nie mogą być wszyscy.
To ja tam wejdę, poczekaj, Kto wkłada ich do komory? Ta komora jest zabójcza pewnie. Ej, proszę się ustawić w komorze, bo muszę sprawdzić, czy jesteście zdrajcami. Łazisz do komory, grubasy. To ja tam nie wchodzę. Ale ty na chwilę wejdziesz tylko. Nie, ja was na chwilkę tylko, długo. No dobra, to dawaj, sprawdzaj na szybko. A czym się klika? W sekundę, tyle na to. O, zielone tam się świeci. I co się zaświeciło? Nie, ale nie wiem. Blady, zamknąłeś się? Czy... Zamknąłem się. Ja tu nie czaję tej mapy w ogóle, nie. Ej, tak nacisnąłeś to, co tam było? No, tak, jest Erdor. O, jest Chaken. Ale nacisnąłeś, co tam było? No tak. No to czyli jest pierwszy jest ten, pierwszy jest niezamknięty, nie świeci się pierwszy. Aha. Bo... No to pierwszy jest zdrajcą wtedy, tak? Ja nie wiem, wszedłem gdzieś, Czyli Karol? Nie, no właśnie. No, Karolka? Tak, pierwszy w środku. Pieseł, Paweł. Nie, ja Paweł. Jestem niewinny. Paweł jest zdrajcą. Paweł wtedy, o to ja jestem niewinny, ja wam mówię. Dobra, ej, nie wypuszczaj go Hades, ale chodź tu, wypuść mnie, bo ja jestem niewinny. Ale ja nie wiem, mnie też wypuść, come on. Mnie też wypuść. Hades, wypuść nas. Jak tam? Wejdź, otwórz to, E naciśnij, no naciśnij to E. Boże, głupcu! Głupcze, podejdź tutaj! Podejdź do drzwi! Czemu się ludzie zabijają? Okej. Okay. Hades, czy możesz nas wypuścić? O, dzień dobry. No, nareszcie. No, wypuść. Czyli mówisz, że Paweł... Ej, mam podejść zabił. Okej. Co się stało? Czyli Paweł, tak? Spoko! Oż wy! Zabiję was wszystkich! Wszystkich zabiję! Ej, kto był zdrajcą? Kto był zdrajcą? Proponuję wam nigdy nie podejść flagę. Nie, Hadesiak był zdrajcą, bo chciał mnie zabić, Laga, ty ale ja posłuchajcie, bo mam bardzo ważną informację dla wszystkich przyszłych traitorów. Uważajcie, że nie pomylić C4 z Jihad Bomb, bo... Aha. Prawda. Jihad Bomb. Może być dość duża. Dobra. Ale wy jesteście... Ja się Jihad Bomb. Popytam, jak tu zmieniać sobie skina? O, F3. Ale utrzymujesz Alt. Musisz narobić punktów i wtedy kupujesz buy. A jak nie chcesz tego skina, to robisz sell i sprzedajesz go. A, czajesz? O, takie rzeczy. Tak się czajesz zmienia skiny. Żeby Paweł możesz sobie nawet kupić czapeczkę, jakąś... Przecież odliczanie jest, no już mnie podejrzewasz? No dlaczego mi takie rzeczy robisz? Dlaczego takie rzeczy... O, patrz, jestem detektywem. A nie, Paweł, masz farta, no jesteś tylko i wyłącznie detektywem. Ale powiem ci, że mało brakowało i byś tu wszystkich pozabijał. Czekaj, chodź na podejść tu. On już planował. A Bladzi znowu kabła to nie? Co szepczesz Karolku? Dobrze, chodźcie tu, ustawcie się w szeregu. Mówię, że i wszystkich was profilaktycznie zabije, co? Po prostu detektywem, nie rozumiem. Co to, gestapo, panie detektywie, jest pan jakiś dziwny. To jest dziwny tak, który on go zabił. Nie rozumiem. Dobra, chodźcie do maszyny sprawdzającej. Ej, co to za ciało, strzygawczy, co to było? Kto to strzelił? Wybuchłem jakiś Hadesiak. Co tu się dzieje? Jakaś bomba. Hadesiak. Beczkę wybuchłem. Ooooo. To chyba... Dobrze, daj zlecenie na Hadesiaka, headshoty, to robimy. Ej, proszę. O! Ej, zabija, Hadesiak zabija, zabijcie go! Ja się bronię. Póki złoży jaja. Ojej, on chce nas wszystkim zabijać. Róbcie to. Szybko. Oj, słyszę kogoś zginiętego. Oho. Nie, jak to, co robić? Co robić? Nie zabić go profilaktycznie. Hadesiak, czemu to zrobiłeś? No cześć, Paweł. Musimy zabić Hadesiaka, bo on zabija. I to jeszcze bez kolorów. Nie chodź koło nie, bo jest zabisko. Jak widziałem, jak on umiera, także Blad jest winny na bank. To umiera? Przecież nie zabiłem nikogo. Dobra, Blad jego zabić profilaktycznie. Nieważne. Profilaktycznie. Nie zabiłem. Profilaktycznie. Ma ktoś granat, żeby rzucić? No nie. Jestem niewinny tak naprawdę. Może być pałka? Pałkę? Chcesz rzucać w kogoś? No. Profilaktycznie pałkę, tutaj. To możesz, wiesz, schować w kieszeń, nie? Wow! Fuck! Nie, ty wiesz, ja chowam w kieszeni. Taką wielką pałkę. Co się dzieje? Co za alarm się tam włączył? Dobra, czas kogoś zabić. Właśnie tam go! Wow! Ha! Nigdy się tu nie dostaniecie. Wszystkich niewinnych, prawda? To wszystko bije, jest, normalnie innych. Zabija. Nawet winnych, o kurczę. O nie! Blady do mnie strzelał! Nieprawda! Wyskoczyliście mnie, dlatego do was strzelałem! Niemożliwe! Te wieżyczki i Blady w środku to... No. To nie możesz łączyć jedną spójną jestem całość! Jestem totalnie niewinny! Baga, jak się bawisz na tamtej pace? Proszę cię! Nie zdradzaj mnie, bo ciężko wejść! No, gdybym był inny, to przecież ten! Czemu detektyw Paweł tutaj... O, wygrałem! Zabił. Ej, czemu zabiłeś Admirosa? Przypadkiem, bo tak samo chodzicie ubrani. Byliśmy z rejsami razem, widzisz?
Co mówisz? Co? Karolka była z Drejcą? Że właśnie bardzo lubimy, bo cały czas jesteśmy razem z Drejcami. No widzisz, to nieźle. Ta. A to gdzie się schowałeś, Plago? Szkoda tylko, że Hadesiak zabijał bez żadnego powodu. No. Ty mnie zacząłeś oskarżać. No bo zacząłeś zabijać, dlatego. No, dobrze jest. A to było bardzo podejrzane. Da. To było bardzo podejrzane. To nie szkodzi. Bardzo stało nie szkodzi. Się, co się stało. Teraz podejrzane nowa... rzeczy. Co się miało stać, to się stało. Nowa era. Nowa era przyjaźń. To się stało, to się nie odstanie już koniec, tak. Panie Bogdanie. Nie, to już jest koniec. Okej, ty w obózku, nie kombinuj tutaj ten, ja cię obserwuję. Karolka, Parolka. Weź nam obserwuj porządnie. Preparing, bo gdyby preparingu nie było, to już byś nie szył. Ja potrzebuję preparingu. Preparujesz? To nie jest groźba jakaś? Ktoś tam grozi? To było ostrzeżenie. No powiem, mówię coś. Cześć. Myślałem, że to ktoś inny. Kupuję broń, nie mam broni. No niestety, powiem wam, że jestem niewinny, a Plaga jest detektywem. Jestem detektywem, też jest dobry. Zabijcie Admirosa! Czy nie wygląda? Dobry pomysł. Ja tu sobie stoję tylko. No. Jest, zabić go! Zabijcie Pawła. Co? Zabijanie... O, detektyw. Tak. Paweł jest podejrzany, bo oskarża ludzi. Tyle powiem. No i co z tego, że oskarżam? Ja zawsze oskarżam. Właśnie dlatego Plaga jest winny. Zabić go. Plaga jest detektywem. Paweł? Nie, nie jestem niewinny. Paweł, ja mogę, co ty knujesz? Ja mogę wyrzucić bronię. To wyrzuć wszystkie bronie natychmiast. Ale ja się boję, że Blady jest. Chodźcie tu nie, więcej. Wyrzuć wszystkie bronie, bo cię zabiję! Nie strzelaj do mnie! No. O nie, Paweł! Oj. No to ten. To nie ja zrobiłem! To, czemu Paweł zabiłeś go? Co tu się dzieje? Nie chciałem. No jak mnie zabił? No musiałem cię zabić, bo zabiłeś Tadeusza. No, ale on do mnie strzelał! To bardzo nieuczciwe. Bardzo nieuczciwe zagranie, nieuczciwy. Panie Paweł. Zresztą to jest pies, no to co chcesz? Ała! Co ty robisz? Czemu nie? Mówiłem? Ja powiedziałem... Czemu zabiłeś bez dowodu Admirosa? Bo ja powiedziałem. Ja na samym początku powiedziałem, zabijcie Admirosa, mówiłem? Oszustwo! Patrz. To bo Admiros do mnie strzelał, to było trochę do przewidzenia. Użyłem mocy matematyki, ja byłem niewinny. Ja w ogóle nawet przy was nie byłem. Plaga był detektywem. W sumie po co więcej dowodów, nie? Tak, Admiros. Po co więcej dowodów? Tak traktujecie moc matematyki. Dobra, policzymy się w następnej rundzie. Będę strzelał do wszystkich. Nieważne czy winny, czy niewinny. Ale nie można tak robić. No właśnie. Nie. Dostajesz zakaz. Nowe zasady wprowadzę. Nowe zasady. Bezsensowne. Dzień dobry. Ja myślę, że Hadesiak będzie teraz winny. Halo, Blady? Ja właśnie obserwuję Plagę, bo on coś knuje. Jak jest dopiero preparator. No i co z tego? No, ale ty już knujesz na zapas. On już zaczyna czuję coś w kościach, że tutaj coś śmierdzi. Coś w kościach, bo puściłeś błąka pod nos, dlatego ci tak. To, że puściłem błąka, to nic jak się nie świadczy. Jak się mnęłeś po jajkach, to puściłeś błąka, dlatego ci śmierdzi. A co ty tu knujesz? Nie umiem być detektywem. Ja się zgubiłem. Ej, Karolka, detektyw to ma bardzo ważną rolę, to musisz właśnie znajdować ludzi. Musisz tylko rozsądzać, mówisz. Tak. Musisz zdecydować. Nie, ja cię nie biję, zostaw mnie. A skąd mam wiedzieć, że chcesz mnie zabić? Ktoś zaatakował Chakena. Norbert, byłem ostatnio, więc nie jestem. Ja też nie jestem. Ale się wystraszyłem, terrorystycznie. To zaczyna być podejrzane, za dużo osób nie jest. A jak za dużo osób nie jest, to znaczy, że ktoś tu musiał w tym... brać udział. Tak jest. Ja to od razu wszyscy wiedzą, o co chodzi. To ja strzelałem do Chakena, przyznaję. Admiros, czemu zachowujesz się agresywnie w stosunku do mnie? Innych tych ludów. No i dobra, chodźcie się sprawdzimy. Admiros, co robisz? Chodźcie się sprawdzimy, co? No, nie proszę tego, Admiros. Ale ty mi do mnie strzelałeś pierwszy. No. To zabijcie Pawła. Tak sobie. Dobra, chodźcie się sprawdzimy po prostu, co? Pawła zabijcie, bo on chce się sprawdzać. No czemu nie? Daddy. No bo jesteś tym, śmiercionośnym mordercą. Ale nie widać, to chodźcie się sprawdzimy, no proszę, możecie mnie sprawdzić. Ale chcecie zabić tutaj. Ja się nie zorientuję. Aha, okej. To takiego? O czym ty gadasz? Przecież to ty mnie zabiłeś. Karol, chodź mi sprawdzisz. Dobrze. Chodź sprawdzić, dobrze, chodź. No. Teraz jest okej. Zapraszam. Ja nigdy tu nie byłem. Zapraszam. Co? Halo? Zapraszam. Już. Musisz mi drzwi otworzyć. No, próbuję, o. Plaga, co ty tu robisz? Ja trochę jestem jak to otworzyć? Robotą, wiesz. No właśnie widzę. No, chodzisz. Dobra, prawda jest taka, że to ja zabijam. Co? Haha, bo jestem zabójcą! Zabij Bladiego! W sumie jeszcze nikogo nie zabiłem, ale zabić sprawuję. Nie, wcale, wiesz? No. No, nikogo jeszcze nie zabiłem. Taka jest prawda. Nie, Blad nie jest zabójcą, mogę wam powiedzieć od razu. Jestem zabójcą. Dzięki za info. No, tylko musicie moje ciało znaleźć, to wtedy będziecie wiedzieć, że to prawda. Ja się wróciłem. Jak znajdziecie moje ciało, to się o wszystkim dowiecie.
No, Paweł, on tam jest. No, musicie ten, musicie po prostu moje ciało znaleźć. Takie, taka prawda. No, spoko. Prawda, prawda i tylko prawda. Ale o, porażka. Ale co się dzieje? Się co tam się dzieje? Oj, sorry Paweł. O. Co to miał być? Co Paweł był? Ja myślałem, że Paweł był. Ja zabiłem Pawła. A i Paweł też Paweł był. A ja Bladiego. Był Paweł i Paweł. Bladiego. A, Paweł to Paweł, no wszyscy są. Druchy. Wiedziałem, że Paweł chce być. Boże, ja nie byłem, przecież to nie był, przecież to nie był Paweł. Ja nie byłem Paweł. To ej, Paweł. Jest. Ja nie byłem Paweł. Tak? Aha, no to. Jak Paweł chciał ten, żeby go Karolka spadała i ją zabił wtedy. No. Tak było. A, tak było. Prawdziwa historia. Zbawił no bo rękawiczek nie założyła, a chciała badać już, nie? Jeszcze tak bezczelnie mówię, no. I ty musisz otworzyć drzwi, bo ja nie mogę, nie? Nagle przestała się odzywać. Ten Paweł jest, wiesz, to jest mało subtelny. Ale wiesz, nikt nie za bardzo nie słucha, więc nikogo nie zauważył. Ja nikt nie zauważył, nie. Karolko, musisz krzyczeć po prostu, bo w tej grze chodzi o to, żeby krzyczeć. Ja tak, ja bym się uratował, ale byłem sparaliżowany strachem, wiesz? Cześć, dokładnie. Cześć, o, o, Plagueusz już coś kombinuje. Zabić Plagę, zabić Plagę, już kombinuje. Ja bym zabił, bo no, no, przecież. No. Proszę mnie zabić, raz szybko. Tak? Dobra, chodź. Nie, no dobra, żartuję, mam pomysł. Niewinny. Jedynym sposobem, żeby to rozwiązać, jest zrobienie posiedzenia. Proszę na plac główny, pogadamy mamy sobie. Zdrajcę, mamy zdrajcę, mamy zdrajcę. Tam jesteście zdrajcy. Chcę nas zabrać i podłożyć C4. Tam jesteście zabawka jest. Zabawka jest pod... Nie będę nic. Zabawka lata, zabić zabawkę. Tak będzie. Moim zdaniem Hadysiak jest podejrzany. Tak, zabijmy Hadysiaka. Biurka na placu, a tutaj, spoko. Ja się zgubiłem, ja nie wiem gdzie jestem. To tak, zrobię po prostu test dupy. Test dupy? Test z dupy? A tu test jest, dupy. Ej, co tu jest? Zabić go! Uciekajmy! Okej, chyba testy źle przebiegają. Poczekaj, zbadam to. Tak, Admiros był zdrajcą. Muszę przyznać, ej, że to prawda. Ej, co z tym postawiłem turec, skoro on mnie zabił? To a, to fajny turet, nie? Moja... To był turet, tak? Turet. Ej, ciekawe, czekajcie. Jedno pytanie, dlaczego... Ej, czekajcie, jedna sprawa, słuchajcie teraz. Dlaczego ty działko nie strzela w Bladiego? Pomogę. Dlaczego Paweł jest... Jak to nie strzela we mnie? Strzelało we mnie. Ja się schował, bo chce mnie zabić. Dobra, proponuję... No. Strzelało, nie strzelało. Paweł jest zdrajcą, zabij go, Hadesiak. Nieprawda, nie jestem niewinny. Oho. Prawda, ale, prawda. Ale proszę odejść ode mnie. Proszę odejść ode mnie, panie Paweł Piesel. Nie strzelaj! Turec w ciebie nie bije, kolego. A! Oho, zabiłeś Pawła. Czyli jednak Blady. Czyli jednak Blady. Nieprawda! 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 Nie ja. Mówiłem? Mówiłem wam, że Blady jest zabójcą? Że to tak? To jest plaga! Pewnie, że tak! Tak myślałem. To jest plaga, Blagus! Nie, Hadesiak! Zabijcie Hadesiaka, to on jest. Nie wchodź tu! Nie wolno! Stój! Nie! Nie! Pogadajmy, stop! Pogadajmy, stop, plaga! Plaga! Plaga, pogadajmy, za chwilę, ma, nie, poczekaj chwilę, poczekaj, nie, poczekaj chwilę, plaga, powiem tak, stój tam. Powiem tak, czekaj. Nie ma czasu na rozmowy, zabij go, nie, plaga, wow. Miałeś poczekać chwilę. Ja usłyszałem to pytanie, nie ma opinii. Miałeś poczekać kilka... W ogóle to nie znaczy na negocjacjach. No, dziwnie, kompletnie. Dobrze. Słaby w negocjacjach, cholernie słaby. Mam trupa. Wygrałem turniej. O, to chyba koniec. Naprawdę, jesteś żenujący w negocjacjach. Po prostu negocjacje na tym nie polegają, Plagusie. Ja wiem, na czym polegają negocjacje i wiem, że z tymi terrorystami się nie negocjuje. Już, Karolko? Jeszcze, dawaj jeszcze trzy rundy. Jeszcze jedną rundę. No dobra. Dobra, jeszcze jedną rundę walimy, proszę bardzo. Ale znasz nasz flank. Więcej nie zagramy, jak trzy rundy. Nasz flank to jest trzy rundy. Są trzy odcinki. Dokładnie. Taki slang mamy swój taki. A, panie Paweł, co ty to robisz na dachu? Już coś kombinujesz? Już patrz. Zabić wszystkich. Zabić wszystkich, tak? Zabić wszystkich. Już coś kombinujesz? Tak, kombinuję już. Poczekaj. Podstępny? Podstępny? Chodź, dobra. Flash. Dobra. Nie, flash. To jest zoom. Pani plaga, pani plaga. Ty jeszcze z preparing chciałem broń sobie wziąć. Zabij go, chciał broń wziąć. No, zabijać. Tam są dwa takie same psy. To źle się dzieje. My jesteśmy psami dachowymi. Zabić chudego. Teraz jest nowa zabić grubego.
Nazywa się dachowcy. To są psy zabójcy. Koty tak dachowe? To jest nasz fort. No, psy dachowe. Nie, nie. Jesteśmy psami zabójcami. Ale jesteśmy niewinnymi, niewinnymi psami. Chyba, że nie ufam ci, idź ode mnie. Jestem niewinny. Okay. Idź ode mnie, idź ode mnie. No, nie wierzysz mi? Nie ufasz mi naprawdę? Nie ufam ci. Proszę cię, nie ufam. Ja nikomu nie ufam. Blagiuszu, ufam ci do samego końca. Ej, Kadeszek, Pawła, bo zabił Wladiego na dachu. A gdzie jest Paweł? Co? Za budynkiem jest. Co ty gadasz? Zobacz, Paweł, nie ma zdania honoru. Wiedziałem, że to ty. Nie, to ja. Ta, nie ty. Wow, zboczeniec mnie zabił. Jeden zabity. Nie był. To on był. Nie był, master. Tak Wladiego zabił. Nie. Nie byłem. To był czy nie? Nie. To czemu Wladiego zabiłeś? Baxter jest. Skądże, nie byłem. Był. Nie, nie byłem, skądże. Co? Nie. Ja nie. Zabiłeś Wladiego. No i co? Rozmawiałeś się z Dawidem, że on przestał rozmawiać. Tak się nie robi, Paweł. Tylko tak krzyknął, jeszcze Paweł! Nie, tylko było wow. Nie, właśnie Paweł. No, taki ostatni krzyk, to był taki ostatni krzyk rozpaczy po prostu. To był ostatni krzyk mody po prostu, wiesz? No. No. Okej. Okay. No, tak właściwie? Tak sztucił się halo, swoją winą. Zbieram obecność. Czy ktoś jeszcze żyje? Ja nie żyję na przykład. Ja na przykład nie żyję. Hadesiak jest mordercą. Hadesiak mnie morduje! Namordował mnie, nie wierzę w to. Hadesiak, czemu to zrobiłeś? Ale to głupie, bo jak ktoś nie żyje, to się nie odzywa, więc wiadomo, że ty zamordowałeś jego. To? Ale ty głupka. On specjalnie się nie odzywa. Admiros! Admiros, wiesz co zrobić? Zastosuj to, co ja zastosowywałem. To wszystko jest jasne. Wiesz co musisz zastosować? Nie, nie, nie! Wróć tam, wiesz gdzie i zrób to, co ja robiłem. Wiesz o co chodzi? Troszeczkę zepsułem to, bo chciałem w sumie ten, chciałem łomem go palnąć. Oj tam! Admiros, to co zrobisz? Zrobisz to, co ci mówiłem, żebyś zrobił? Może spróbuję się jakoś... No, dokładnie, to zrób, no. Tak. Tak, to zrób. No to chyba na mnie już czas. No dobra, niech będzie, to też jest jakiś... To też jest jakiś plan. A ty chyba nie umiesz latać tym. Mam problemy z lądowaniem, coś ale... Coś kombinują. Aha. Daję radę. A czas leci. A niestety, Plagusie nie masz żadnych szans. Powiem ci, że Admiros, jeśli chodzi o taktykę, to on się urodził w czepku, więc niestety... W czepku się urodził. Chyba w czopku. W czopku się urodził. Dobrze, można tak. Można i w ten sposób. Ale tu jakieś tajne pomieszczenia są. To nie? A wy tak się tam szukacie, czy coś tam? Tak. Nie, Plaga tak stoi w tym miejscu. Boże, właśnie. A on mnie szuka, bo on mnie ma zabić. Tak? Ale jakiś złoty zaraz pies sobie kupię, wykrywasz. Ty jesteś murdererem, nie ja. Plaga, ale skąd wiecie? A może to Plaga jest murdererem? Robicie ją na wszystkie sposoby, Plagusie. Już 10 razy mu chcę zabić, ale oszczędza cię. Nieprawda. Ale tak naprawdę kupiłem sobie zestaw do wykrywania ciebie. Tak? Nie! Robisz. Zestaw do wykrywania ciebie. To działko. To działko chcecie nabić. Mam jeszcze mnóstwo czasu, tak więc spokojnie. Nie no, liczę, że się znajdziecie w końcu, nie? Ej, no czemu mój radar przestał działać? Plaga, co zrobiłeś? Bo ten Plaga pokupił antyradarowca. Antyradar pokupił, no. Ale Miros, musisz iść w lewo. W lewo? Może spotkajcie się po prostu i na gołe klaty pójdziecie. Dobra. Nie. Mój radar już się naprawi, więc skręć w prawo. Skręć, idź prosto. Na następnym skrzyżowaniu skręć w prawo. Nie, może zabić jak Miros. No, opowiem ci, że Plaga kampi, więc uważaj. No, straszny na kamper z niego. No, zakręć, skręć w lewo. Prawda. Kamperzysta i tyle. Ale ja mam radar, spokojnie. O, teraz ostrożnie, Miros. Już jest bardzo niebezpieczny. Zagrać. Mhm. Halo, Brady, nie żyjesz ci. Pamiętaj, celuj w głowę. Powiedz. Dum. Ale się mi nie. Zostawić. Wow! Nie no! Nie wyszło ci coś. Co to miało być? Misja specjalna przecież. Misja specjalna Admirosa, jak możesz to zmarnować? Co ma za śmigłowiec? Teraz będzie ostatnia runda. Ostatnia runda. Zapowiadam. Ostatnia po ostatniej, nie? Co ty miałeś za wiadrak? No właśnie, co to jest? To jest jetpack. To jest mój... Nie rób tego, to był mój jetpack.
Aha. To jest wiatrak, serio. To jest wiatrak. To jest do chłodzenia się w gorące dni. Jak jest za gorąco, to może się ochłodzić troszeczkę. No tak, to jest... Dobra, zaczęło się. Do dupna chłodzarka. Zaczęło się. Teraz was zabiję. Przestępcy z całego świata zebrali się tutaj, żeby rządzić światem. Tak, grubego zabijmy. Paweł mnie zabił. Już? Paweł już? Ej, kto wziął szotka? Karolka, co się stało? Już? Szotka? Ej, Karolka stoi. Ej, co to ma być? Halo? Już się budzę. O, cześć. No, Karolka, koniec takiego drzemania. Idź ode mnie, Paweł. No nie, ostatnia runda, ja niewinny. No nie, jestem niewinny. O, nic bardziej mylnego. Proszę, wchodzimy, sprawdzamy was. Proszę wejść. Wchodzimy, sprawdzamy was. Ale nie myślimy, że jesteś terrorystą. Tym takim winny. Plaga. Jeszcze proszę. O, plaga zabija. Zabijcie go szybko, zanim coś zrobi. No i co się dzieje? Jeszcze nie zginęłam, więc... Plaga był zdajcą! Nie! Także wiem, tak. No dobrze. Co to się dzieje? Nie, pies! A, plaga, pokonałem się. Nie! No i co to miało być? Wyrzucił mi Garry z moda.